wypisuje wniosek kredytowy. Na detektywa. Potem na adwokata. Z torbami go puszczę, nic mu nie zostawi. No, nie daruje. Babów się zachciało, obcych. No, zobaczy, zobaczy. Ale... Ani mieszkania mu nie zostawię, ani samochodu. Nawet zjeżdżalni nie zostawię. Zjeżdżalni? Zjeżdżalni zabiorę, zostanę tylko... Ale co się stało? Co się stało? Zostaniemy sami. Bo to jest wszystko moja wina. Wszystko moja wina. Nie no, proszę tak nie mówić. Jak mężczyzna odchodzi do innej, to nigdy nie jest wina kobiety. Ale ja podważyłam. Przepraszam pana, czy mógłby pan przynieść jeszcze chusteczek, bo się skończyły? Tak, tak, oczywiście. Ja podważyłam jego męskość, dlatego on zaczął szukać alternatywy. Co pani podważyła? Męskość jego. Bo ja powiedziałam, że na niewiele nas stać, bo on mało zarabia i wtedy właśnie on... rozpoczął się rozpad. Rozpad? Rozpad. Pan Emil zaczął uciekać z domu do pracy. Potem zaczęły się te wszystkie tajemnice, te telefony i wreszcie on wczoraj powiedział, że musimy porozmawiać, że on to przemyślał i źle się czuje i że jeżeli mi nie wystarcza, ile on zarabia, to musimy poszukać alternatywy. Bo że człowiek musi być niezależny jak wiatr. Ale tak dokładnie powiedział? A ja tylko trzasnęłam drzwiami. Zabrałam Kamilka, pojechałam do mamy, a mamusia wszystko dobrze powiedziała, ma rację, powiedziała od razu, szukaj sobie kogoś, jak najszybciej sobie kogoś znać, żeby on też wiedział, że ty masz alternatywę, żeby widział, żeby patrzył, żeby cierpiał. Mąż? O, ty... Monisiu, co ty tutaj robisz? I to nie Monisiu i ty zdrajco jeden, ty. Proszę pana, bardzo proszę przyjść do mnie o tej godzinie, cośmy się umawiali, tylko proszę czekoladek, bez czekoladek, żeby była lżejsza na parkiecie. Bez czekoladek? Monisia, co się tutaj dzieje? No co? Też sobie szukam alternatyw, co nie mogę? Co? To co? To co widzisz? A ty po co tu przyszedłeś? Ja przyszedłem do pani Michelle porozmawiać o przyszłości. O przyszłości? To pani? Ja? No piękna alternatywa, sobie daleko nie szukałeś. Ale basta! Monisia, proszę puścić pana! Puść już! To, przepraszam. I proszę mi powiedzieć, co tu się dzieje. Jak coś się dzieje? Przecież ty powiedziałeś, że szukasz niezależności, że szukasz alternatyw. Alternatywnych źródeł energii. Powiedziałaś, że potrzebujemy więcej pieniędzy, żeby Kamilek miał warunki. No, to zacząłem szukać i mam pomysł na biznes. Farmy wiatrowe. Tak... Zielona energia, no. Przyszłość. No i w sprawie tej inwestycji przyszedł pan tutaj do banku, tak? Tak. Rozkręcimy inwestycje. Będziemy mieli więcej czasu dla siebie, no. O Boże, mój kochany. Przepraszam. A? Przepraszam. To co? To mam wypełniać wniosek na detektywa czy na wiatraki? No na wiatraki. Wiatraki. Bo będzie wiatr, kurde. No, tylko ty. Monisia, a jakiego detektywa? Cześć. Huh.